Czołem, kapitanowie! Szparagus z tej strony! Czołem, kapitanowie, Szparagus z tej strony, witam was w kolejnym filmie. Moi drodzy, te oto dwa okręty są w tej chwili w moim porcie. Kronstadt jako okręt testowy, Alaskę już mam w zasadzie na stałe. Kiedy będzie Alaska, tego wam nie powiem, będzie, wydaje mi się, już całkiem niedługo, ale na pewno wiadomo, że będzie za milion free expa. I najpierw pokażę wam na porównanie tych obu okrętów na stronce WoWs.ft, a później wejdziemy sobie jeszcze do gry i pokażę wam szczegółowo, jak wygląda pancerz obu okrętów. Strona WoWs.ft to jest WoWs.ft.com. Bardzo fajne narzędzie, można sobie sprawdzić statystyki całego okrętu. Są tutaj również pokazane statystyki, które tak jakby są ukryte, których nie ma podanych w porcie, gdybyście chcieli obejrzeć choćby Sigmę, ale jest jeszcze wiele innych statystyk. Ja na ten temat się nie będę zagłębiał, nie będę tutaj tego szczegółowo wszystkiego omawiał, możecie to sobie zobaczyć sami na stronie. Moi drodzy, Kronstadt i Alaska, dwa okręty tieru 9, okręty premium. W obu przypadkach mówimy o okrętach za free expa. Nie wiem, czy Kronstadtu jeszcze nie można wziąć sobie za węgiel, a nawet jeżeli nie, jeszcze nie można, to przewiduję, że będzie taka sama historia jak z Musashi, czyli on trafi do arsenału i być może za węgiel będzie można go sobie wykupić. To są dwa takie ciężkie krążowniki, powiedziałbym pancerniko podobne, równie dobrze mogłyby pełnić rolę takich mniejszych, lżejszych pancerników. I teraz sobie zobaczmy na statystyki. W obu przypadkach mamy tutaj działa 305 mm w układzie 3x3. Zasięg tych dział w przypadku Kronstadtu 18,2 km, prawie 19 km w przypadku Alaski. Jeżeli chodzi o wartość Sigma, to jest 2,05, czyli jest identyczna. Jeżeli chodzi o rozrzut dział, to tutaj już jest dość spora różnica. Kronstadt jest wyraźnie mniej celnym okrętem. Rozrzut wynosi 241 metrów. Tutaj mamy na amerykańskim okręcie 207 metrów. To się przekłada też tutaj, widzicie, na wartości dyspersji horyzontalnej i wertykalnej, czyli poziomej i pionowej. Tutaj wartości są zdecydowanie mniejsze. Kronstadt troszeczkę szybciej przeładowuje działa artylerii głównej, bo to jest 18,5 sekundy bazowo. Tutaj przeładowanie wynosi 20 sekund na Alasce. W Kronstadtzie troszeczkę wolniej kręcą się wieże, to jest 35 nieco ponad sekund. Tutaj obrót wież o 180 stopni wynosi 30 sekund. Jeżeli chodzi o pociski odłamkowo burzące, to alfa jest podobna. Tu mamy 4200, tutaj mamy 4300, natomiast różnica jest zauważalna już przy prędkości tych pocisków. Pociski od Kronstadtu są dużo szybsze, 920 metrów na sekundę. Tutaj mamy 808 metrów na sekundę przy pociskach odłamkowo burzących. Penetracja, bo to jest akurat bardzo istotny parametr, wynosi 50 mm w przypadku obu okrętów. To jest dosyć dobra informacja, ponieważ będziemy przebijali pokłady na przykład okrętów niemieckich pancerników, w szczególności jeżeli mamy penetrację 50 mm, to powinniśmy te pokłady spokojnie przebijać. Poza tym będziemy zadawali obrażenia strzelając gdzieś tam w strefę dziobową, rufową, bo tam zazwyczaj jest około 32 mm. Jeżeli chodzi o szansę na podpalenie, ja teraz muszę zobaczyć, gdzie ta wartość jest, właśnie tutaj. 24% w wypadku Kronstadtu, 27% w przypadku Alaski, więc widzicie, że tutaj pod tym kątem przeważa Alaska. Teraz przejdziemy sobie do pocisków Armor Piercing, jak to woli, przeciwpancernych. No i teraz tak, jeżeli chodzi o Cytadelę, to mamy 9000 obrażeń w wypadku Kronstadtu, 8900 w przypadku Alaski. Tutaj są oczywiście jeszcze potencjalne na salwę maksymalne, jakie można zadać. To jest, widzicie, 81 i 80100. Jeżeli chodzi o prędkość początkową pocisków, to tutaj również jest dosyć duża różnica. 900 metrów na sekundę w stosunku do 762, a to oznacza, że tutaj mamy
parabolę dosyć dużą i pociski do celu lecą dosyć sporo czasu. Co wam mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o parabolę amerykańską, to jest wam raczej znana. Atutem tej paraboli jest to, że można gdzieś tam sobie łatwiej postać za wyspą i postrzelać za wyspy, będąc niewykrytym, nawet takim dużym krążownikiem jak Alaska. Tutaj pociski lecą dużo bardziej płasko, ale dzięki temu mamy łatwiejszą możliwość trafienia celu, ponieważ nie trzeba stosować takiego dużego wyprzedzenia. Czy jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o pociski przeciwpancerne, powinienem coś omówić? Aha, właśnie. Czas uzbrojenia 0,33 sekundy w obu przypadkach to jest, powiedziałbym, taki standard. I jeszcze jedna istotna informacja: w obu przypadkach nadpenetracja następuje, gdy mamy do czynienia z pancerzem 21 mm lub mniejszym, a to oznacza, że jeżeli będziecie strzelali, nie wiem, na przykład w dziób Minotaura, to się okaże, że każdy pocisk, który trafi w ten dziób, w wypadku Kronstadtu zada obrażeń 900, a w wypadku Alaski 890, bo nadpenetracja to jest 10% wartości Cytadeli. To by było z grubsza tyle, jeżeli chodzi o pociski przeciwpancerne. Teraz obrona przeciwlotnicza. No tutaj te oba okręty dzieli przepaść. No tu te obrażenia na Kronstadzie zadawane przez obronę przeciwlotniczą średniego zasięgu 85 obrażeń na sekundę, dla porównania 222 na Alasce, obrona bliskiego zasięgu 30 obrażeń na sekundę, tutaj 122. No i dopiero w tych ostatnich działach wielkokalibrowych największego zasięgu ta różnica jest nieznaczna, ale nadal Alaska tutaj zdecydowanie rządzi. Jeżeli chodzi o artylerię dodatkową, to możecie sobie spojrzeć, jak to wygląda. Ja nawet tego nie będę omawiał, no bo tych okrętów pod artylerię dodatkową raczej rekomendować nie będę, aby robić. Jeżeli chodzi o żywotność tych okrętów, to mamy tutaj puli punktów HP 71 tysięcy, w przypadku Kronstadtu 60 800, czyli 10 tysięcy w zasadzie różnicy na korzyść Kronstadtu. Pancerz teoretycznie od 15 do 330 mm, tutaj jest od 16 do 330, więc na papierze wygląda to w zasadzie, można powiedzieć, podobnie. Jeżeli chodzi o mobilność, moi drodzy, to widzicie prędkość radzieckiego okrętu 33,5 węzła, maksymalna prędkość Alaski 33 węzły, więc różnica niewielka. Koni mechanicznych na tonę również porównywalnie. Jeżeli chodzi o przyspieszenie od zera do maksymalnej prędkości, to jest 40 sekund w przypadku obu okrętów. Jeżeli chodzi o cofanie od zera do maksymalnej prędkości, to jest 20 sekund. Czas przestawienia steru na radzieckim krążowniku prawie 15 sekund, na krążowniku amerykańskim 13. Średnica zawracania zbliżona 840, odpowiednio 850 metrów. Jeżeli chodzi o kamuflaż, to tutaj jest różnica na korzyść amerykańskiego okrętu, gdzie jest bazowo 15,5 km. Na radzieckim okręcie mamy 16,2 i powiem wam, na jakie wartości to się przekłada, jeżeli chodzi o kamuflaż. Już jak wymaksujemy sobie kamo, w przypadku amerykańca to jest 11,9 km, w przypadku radzieckiego krążownika to jest 12,4 km. Tutaj już macie wartości w przypadku na przykład pożaru, w przypadku strzelania artylerii dodatkowej i tak dalej, i tak dalej, a także w przypadku strzelania z dymu. No, w przypadku strzelania z dymu ona wygląda podobnie i tu jeszcze mamy pokazane materiały konsumpcyjne. Z tych rzeczy, które zwróciło osobiście moją uwagę, moi drodzy, no to jest różnica troszeczkę na korzyść Kronstadtu, jeżeli chodzi o naprawkę, bo naprawka działa 28 sekund i w ciągu sekundy jesteśmy w stanie odzyskać 355 HP. Tutaj czas działania jest identyczny, natomiast odzyskujemy na każdą sekundę tylko 304 HP, więc ona jest zdecydowanie mniej wydajna. I teraz nie będę wam już tutaj pokazywał upgrade'ów, które można zastosować, bo to sobie wszystko możecie też spojrzeć w porcie, ale porównamy, moi drodzy, materiały konsumpcyjne, jak to wygląda. Albo mamy spotter plane'a, albo
rozbicie, moi drodzy, tutaj. Tutaj mamy rozbicie, ewentualnie mamy sondę hydro. No i tu, gdzie jest radar, to po prostu jest radar. Tutaj, gdzie tego, tu, gdzie jest radar, możemy jeszcze wziąć sobie spotera lub myśliwiec. No myślę, że jedynym rozsądnym wyborem będzie radar, aczkolwiek ze spotterem też można sobie pograć. No i tu już wybór wasz, albo rozbicie, albo sonda, moi drodzy. A jeszcze wam miałem powiedzieć na temat radaru. Czas działania radaru na Kronstadzie wynosi 20 sekund i ma on zasięg 11,7 km. Tutaj zasięg działania radaru na Alasce jest mniejszy, bo wynosi 9,5 km. Natomiast czas działania to jest 35 sekund, więc ten radar ma mniejszy zasięg, ale o 15 sekund bazowo dłużej działa od tego na Kronstadzie. Myślę, że w obu przypadkach jeszcze przecież można sobie ten radar, czas działania radaru wydłużyć tutaj upgrade'em specjalnym i wówczas on wzrośnie o 20%, a my teraz przejdziemy do portu i pokażę wam pancerz obu tych okrętów w porcie. Jesteśmy, moi drodzy, w porcie. To jest Kronstadt. Tu już akurat jest zainstalowany kapitan. Z tego co pamiętam, to jest chyba zrobione pod przeżywalność. Ale my skupimy się dzisiaj na tym, jaki ten okręt ma pancerz. Jak widzicie, na całym poszyciu dziobowym mamy 25 mm. To oznacza, że będą nas przez dziubek tutaj przebijać i jeżeli trafimy na okręt, który ma naprawdę duży kaliber dział, to możemy cierpieć. Pokład również ma, zobaczcie, 25 mm. Ma to oczywiście swoje plusy, ponieważ nie będziemy cierpieli na skutek działania bomb AP tak bardzo prawdopodobnie, ale niestety no, nawet ustawieni frontem do przeciwnika będziemy zbierali od pancerników. Pancerz tutaj pionowy, dziobowy, widzicie, wynosi, moi drodzy, 330 mm. Jeżeli chodzi o pancerz tutaj na burcie, to jest 230 mm. Tutaj mamy 230. No i przegroda przeciwtorpedowa Cytadeli 90. Ja wam powiem szczerze, że z mojego doświadczenia wynika, że ten okręt bardzo fajnie tutaj odbija, nawet od takich okrętów jak Kurfürst. Jeżeli się odpowiednio skontujecie i będziecie przyjmowali na ten pancerz burtowy, to większość pocisków będzie odbijana po prostu przez tenże pancerz. Natomiast jeżeli ustawicie się centralnie przodem, to niestety może się zdarzyć tak, że będziecie tutaj obrażenia przyjmowali. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o Alaskę, to już wam pokazuję, jak to wygląda. Tutaj jest sytuacja inna. Tutaj mamy 27 mm. Tutaj mamy 36. I co nam daje różnica 25 a 27 mm? Różnica jest taka, że nie będzie was w stanie przebić, jeżeli ustawicie się dziobem, pancernik, który ma działa 380 mm. Czyli na przykład Bismarck, na przykład, moi drodzy, nie wiem, co możecie trafić, Gneisenau czy tam Tirpitz. Te okręty, jeżeli się ustawicie dziobem, nie będą was tutaj przebijały, bo pancerz 27 mm to uniemożliwi. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe elementy pancerza, to jeszcze zobaczmy tutaj poszycie. Tu jest 27 mm, tu mamy 178 poniżej linii wody, powyżej linii wody mamy 220 9 mm, więc naprawdę wygląda to imponująco. I ten pancerz na pewno tutaj będzie odbijał. No tutaj pionowy jest troszeczkę słabszy, bo mamy 260 mm niż na Kronstadzie, ale tutaj naprawdę wygląda to, moi drodzy, dobrze. I ten pancerz, jeżeli się odpowiednio skontujecie, naprawdę będzie wielkokalibrowe pociski tutaj w stanie odbijać. Barbeta 330 mm, no to są te najgrubsze elementy, front wieży 325, kiosk 269, tak to mniej więcej wygląda. No nadbudówki tu mają 16, ale to wiadomo, że te elementy zawsze tutaj będą zbierały. Jeżeli chodzi o rufę, to tu jest również
27 mm, więc te 380 będziemy dingali. Tutaj również jest płyta 260. Ja mam wrażenie takie subiektywne, że okręty, jeżeli odchodzimy od przeciwnika, to w rufę są łatwiej przyjmują obrażenia niż w dziób. No dziób oczywiście jest wyprofilowany odpowiednio, więc ma większą tendencję do dingania pocisków. Mam nadzieję, że ten film w jakiś sposób Wam przybliżył sylwetki obu okrętów, zwłaszcza, że Alaska to jest okręt, powiedzmy sobie, świeży, to jest okręt nowy tak naprawdę, jeśli chodzi o World of Warships, i na pewno zadajecie sobie pytanie, co byłoby lepsze, Kronstadt czy Alaska. Ja Wam nie będę w stanie odpowiedzieć w 100%, co będzie dla Was lepsze. Natomiast Kronstadt, powiem Wam, już jest dość długo do wzięcia za Free Expa i ja tego Kronstadtu za Free Expa nie wziąłem, ponieważ czekałem na Alaskę. Niewykluczone, że tą Alaskę dostanę na stałe i wtedy będę mógł się postarać o Kronstadt za Free Expa, ale tu nie o to chodzi. Mnie Alaska zaimponowała, tak jak widzieliście wcześniej w statystykach, tym, że ma dużo mniejszy rozrzut, moi drodzy. Po zastosowaniu modyfikacji, widzicie, on wynosi 193 metry. W przypadku Kronstadtu ten rozrzut wynosi 225. Różnica jest naprawdę spora. Bazowo tu jest 240, tam jest 207 na amerykańskim krążowniku. I mimo że trajektoria lotu pocisków jest tutaj, wydaje się, dużo gorsza, bo te pociski są wolniejsze, to ja jednak mimo wszystko jestem bardziej skłonny osobiście, subiektywnie wybrać Alaskę. Podkreślam subiektywnie, bo nie chcę za Was podejmować decyzji. Ostateczna decyzja należy do Was, co wybierzecie, czy Kronstadt, czy Alaskę. Natomiast mogę powiedzieć jeszcze jedno. Wydaje mi się, że Kronstadt może szybciej zniknąć z możliwości kupienia za Free Expa. Być może będzie w arsenale za węgiel i być może z tego względu warto najpierw wziąć Kronstadt, żeby go po prostu WG nie zabrało, a dopiero później być może zapolować na Alaskę. Ja przypomnę, że informacja potwierdzona ze strony Wargamingu mówi o tym, że Alaska będzie kosztowała 1 000 000 Free Expa. Mam nadzieję, że ten film się Wam przyda, że takie porównanie Was zainteresuje. W tym filmie to wszystko. Ja zapraszam na kolejne filmy, zapraszam do subskrybowania kanału, a także zapraszam Was na streamy na Twitchu i mówię Wam w tym momencie do usłyszenia.